Siemanko, cześć, witajcie z tej strony Fun City i dzisiaj zabiorę was do swojego nowo otwartego supermarketu. Ale jak dla mnie to taki bardziej sklep na osiedlu u Janiny póki co. Mamy tylko dwie półki, puste, musimy sobie kupić dopiero produkty. Mamy kasę oraz komputer, gdzie będziemy mogli wszystko kupić oraz opłacić rachunki. Także może sobie od tego w sumie zaczniemy. Przejdziemy do marketu i musimy zakupić podstawowe produkty. Oczywiście hajsu nie ma zbyt dużo, więc myślę, że sobie na początku kupimy chlebek, bo to dosyć ważne. Damy też mąkę, damy olej, makaron i w sumie na tyle mnie stać, więc to musimy sobie, moi drodzy, zamówić. Proszę bardzo. I przychodzą paczuszki w tym miejscu. Możemy sobie je odebrać. Klawiszem lewym otwieramy, klawiszem C możemy sobie znowu zamknąć, żeby klienci nie widzieli, co mamy w pudełku, gdy będziemy sobie je mogli bez problemu odłożyć, mimo że jest tutaj rysunek, ale to mniejsza z tym. Ale ja sobie już ten towar tu, moi drodzy, wyłożę. Mąka chyba zazwyczaj jest na dole w sklepie, tak mi się wydaje, nie wiem, więc damy sobie w tym miejscu, u mnie będzie na dole. I pudełko możemy sobie oczywiście zamknięte albo otwarte wyrzucić. Mamy olej. Olej sobie damy może gdzieś tutaj od razu obok tego makaronu, w miarę nisko. Ja sobie na początku to wszystko wyłożę, żeby już mieć z głowy. Mamy tutaj mąkę. To też będzie tutaj, gdzie mamy te takie produkty, no sypkie. Więc sobie tam niech stoi. Tutaj sobie też jeszcze musimy wyłożyć chlebek. Chlebek może będzie też w sumie tutaj, zrobimy sobie. Pytałem się was na karcie społeczność, osoby wspierające, czy nagrywać z tej gierki odcinek. I naprawdę sporo osób chciało, także zachęcam również do wspierania, aby mieć realny wpływ na kolejne odcinki. Musimy sobie teraz ustalić cenę, bo gdy tego nie zrobimy, no to niestety będziemy sprzedawali makaron za 99 centów, gdzie ogólnie chodzi po około 3 dolary. Także ja sobie ustalę może też około te 3 dolce, żeby było nieco taniej niż w innych sklepach. Niech będzie taka promocja, będzie taniej niż w Biedronce. Tutaj sobie damy może 3,50 na przykład za mąkę, proszę bardzo. Za chlebek damy sobie 4, więc nieco drożej, ale musimy to, moi drodzy, wyrównać te ceny, tak mniej więcej. I za olej damy sobie też, myślę, 4,50. Proszę bardzo. I, moi drodzy, możemy otworzyć sklep. Klikamy open, zapraszam. O, jak szybko. Jak szybko. Co pan kupi? Olej i tyle. Okej. Teraz zasiadamy za konsolę i musimy, moi drodzy, to skasować. Okej, płaci gotóweczką i do wydania mamy 50 centów i spacją zatwierdzamy. Kolejna pani już przyszła, wzięła mąkę oraz olej. Mąkę nie, to jest ten, no, pasta, w sensie, no pasta, no ja wiem co to jest, pasta, ale po polsku nie wiem, trudno się mówi. Makaron, o właśnie. 7,50, tu akurat jest dużo prościej płatność kartą niż gotówką, bo no, ogólnie jest szybciej. Szczególnie gdy będą już dużo większe zakupy. Na razie, moi drodzy, szybko idzie, ej. Za chwilę, o matko jedyna. 46, damy tak bardzo drobną, mu wydamy, hehehe. O, proszę bardzo, ja się muszę tych drobnych pozbyć. No mam ich w kasie za dużo. Dobra, możemy sobie teraz wstać, już bez problemu. I obczaić, czy musimy coś domówić. Na razie nie, na razie jest ogólnie spoko. Zobaczymy, jaki będzie zarobek. Ale możemy sobie domówić kolejne rzeczy, bo ludzie będą narzekać, że przypuśćmy, nie mogą sobie kupić płatków albo tego susu, cukru. Więc myślę, że możemy sobie już domówić to. Lepiej poczekać, aż się trochę uzbiera więcej, bo jeszcze mamy płatność za shipping, za dostawę, ale to akurat nie są takie duże ceny, więc to sobie możemy już zamówić. Panie, no ja tutaj zamawiam, czy pani nie widzi, że ja zamawiam rzeczy teraz, żeby pani później nie narzekała. 4 dolary, okej, okay. Mąka oraz olej i do wydania 42 dolary, proszę bardzo, ja już wstaję, bo mi jeszcze tutaj ukradną towary. I wyłożymy sobie od razu ten susu. Damy sobie go tutaj. Będzie najwyżej.
To jest też ważne, aby ktoś przypadkiem sobie to na razie odłoży, bo sobie zmienię cenę. Damy za 5. Damy sobie za 5 dolców. W ogóle mega to jest drogo, tak szczerze mówiąc. Czy to jest żabka? Czy ja właśnie otworzyłem żabkę, naprawdę? Takie ceny. Chleb za 4 dolary. To jest, wydaje mi się, dużo, nie? Jakby cukier za 20 zł ponad. To jest mega... Panie, no chwila, proszę pani. Ja tutaj teraz gadam z widzami. Pani kupiła olej. Czy można tutaj zamontować kasę samoobsługową? Byłoby całkiem fajnie. Ja wiem, że możemy sobie później ogarnąć kasjera, który to będzie ogarniał za nas, więc spoko. Wtedy my możemy się zająć, przypuśćmy, uzupełnianiem towaru. Na razie jest spoko. No, na razie widzę, że tak ludzie za bardzo no, nie kupują dużo rzeczy. Po 2, chyba maksymalnie póki co są 2. Kartą superancko 8 dolarów, proszę bardzo. Widzę, że póki co najbardziej idzie mąka oraz olej. No dobra. 6,50, proszę bardzo. Także powolutku będziemy chyba mogli zamówić jakąś mąkę jeszcze, ale nie wiem, czy jest sens. Mamy godzinę 13:30 za chwilkę, także sklep działa do 21:00, więc no, to chyba nie jest żabka jednak, bo to krócej. Olej, proszę bardzo. Olej za 4,50 dolarów. No ale to są też inne, to są inne czasy, to jest inny kontynent, także myślę, że te ceny są w miarę spoko. Ciekawe tak w sumie, ile kosztuje chleb w Stanach? Nie mam pojęcia, może ktoś wie, albo taki cukier. Nie, ciekawe, ile to kosztuje w Stanach. Jakby, wydaje mi się, że to by było dużo większe w Stanach. Takie, nie wiem, mąka tak z 8 kilo, bo tak lubią być rzeczy w Stanach. Okej. I 50 centów, proszę bardzo. Olej kartą, no oczywiście, że kartą 4,50 już. Nie, właśnie w sumie możemy z zerem, możemy bez tego zera, ale przez chwilę myślałem, że zapłaci 450. Nie możemy tu niestety oszukiwać ludzi, co jest, no, bardzo złe. Bo bym chciał sobie troszkę zarobić więcej, no ale niestety nie możemy. Dobra. To by było w sumie spoko, że, wiecie, jeżeli oszukamy kogoś, to przypuśćmy, mamy mniejsze obroty. W ogóle, jak się prezentuje tutaj ta okolica, samochody z silnikiem Ursusa, nawet takie dość porządne. Tam się jeszcze chyba w jakąś dziurę wjechał. No dobra. Ciekawe, czy ja będę słyszał, jak pójdę gdzieś tam, ten dzwonek do kasy. Ej, to jest też ciekawe. Bo tam chyba idą klienci. Tu jeszcze widzę, wywaliło kanalizację. Halo, gdzie jest norek? Panie Tadeuszu Norku. Tutaj trzeba naprawić, odetkać. Co to w ogóle? Czy to jest hydrant? To wygląda chyba jak hydrant, czy coś takiego. Ciekawe. No dobra, no dobra. Halo, bo mi jeszcze ukradną w sklepie wszystko. No niby tak samo słychać, tylko że w sumie byłem dość blisko sklepu. No dobra, pyk. I zero do oddania, to mi się podoba. Mamy godzinę już 17, czas leci, a powiem wam, już zarobiliśmy. Już mamy więcej pieniędzy niż mieliśmy na początku. O, pan to pewnie nie weźmie chleb, co nie? No wiadomo. Chleb i cukier, no widać. Nawet podwójny cukier. No widać, wie pan? Widać. Cukier, chlebek. 14 dolarów. Proszę bardzo. Wow, ty w ogóle ile zapłacił? Możemy sobie zapalić tutaj światełeczko, żeby było trochę jaśniej. Możemy też bez problemu przenieść te różne rzeczy. Nawet lampy. Możemy sobie... Tutaj trzymamy lewy i możemy sobie dodać w inne miejsce, żeby było... Nie wiem, jakoś bardziej jasno, żeby było lepiej widać ceny na półkach czy coś. Dobra, pani tu kupiła cukier, olej, proszę bardzo, płacimy 9,50, matko bosko, czy nic na bosko, ile pieniędzy. Tutaj proszę bardzo, makaronik za 3 dolce, bardzo dobrze. Czy ja coś muszę domówić? Chyba nie. Mam niby olej jeden, ale wydaje mi się, że no powinienem raczej ogarnąć, mimo że mam jeszcze 25 klientów do ogarnięcia. Okej, okay. Znaczy no, w sensie tyle muszę zrobić, nie? Jeszcze brakuje trochę. Może bym zamówił ten olej, bo szczerze mówiąc boję się, że on, że mi go braknie. Olej i chyba mąkę sobie jeszcze możemy zamówić, żeby już było, tak wiecie, na kolejny dzień też zamówione. 24 dolce, łącznie 26, dobra. Kupimy sobie. Chwilę tylko to na szybko wyłożę, proszę pana. Tu. Oczywiście możemy też dodać na półkę obok, jak się już nie mieści.
Witam, co pan kupił? Chlebek, proszę bardzo, karciszka, 4. Dobra, chwila, tutaj muszę jeszcze szybko wyładować. Olejek, cyk. A tego damy oleja tutaj. To jest na promocję, jak coś? Bo jest ważność jeszcze tydzień, czy nie wiem. To sobie wywalimy i już lecę. Już tylko sobie tutaj zrobię close. Dobra. Pyk. Płacimy 0 do wydania i tak się płaci, bez wydawania, a najlepiej oczywiście kartą. 11,50, super, także mamy, moi drodzy, dzień ogarnięty. Bardzo dobrze, enter. Ile, moi drodzy, zarobiliśmy w tym dniu? 45 dolców, powiem wam, jak na początek, na pierwszy dzień pracy, elegancja, praca, turbulencja. Kolejny dzień, no i, moi drodzy, niestety zaczynają się rachunki, no ale co poradzić, trzeba to, moi drodzy, też płacić. Pokażcie mi te rachunki. One są bodajże... Tu sobie musimy wyjść i... bank? Nie bank. O, fajnie, że sobie możemy jakiś hajs wziąć. To jest bodajże tutaj. I tutaj. Okej, okay, ale na razie jeszcze... całe szczęście, nic nie ma. Okej. Okay. Tu możemy sobie tak, bez problemu sklep rozbudować. Kupić licencję na jakieś lepsze produkty. Na więcej produktów. I ja zbieram teraz na to. Mamy tutaj mleko, mamy jaja, mamy ser, mamy wodę, co jest bardzo ważne, ale woda, moi drodzy, musi stać w lodówce. Mamy kilka lodówek, takie stojące, taką zwykłą na właśnie jakieś takie napoje. Mamy większą na napoje, na sery, na jaja oraz taką, która jest na pizzę, na kurczaki, przypuśćmy. Mamy też taki regał, ale jego na razie nie kupujcie, bo on jest, moi drodzy, zbyt duży i w takim się sklepie nie zmieści, wiem, bo już próbowałem. Okej, okay, możemy, myślę, sklep odpalić, już zapraszam ludzi, bo wszystko jest, jakby na razie wszystko jest, mamy olej, nie ma, o matko, nie ma płatków. Nie ma płatków, myślę, że to by było całkiem spoko. Ile te płatki kosztują? Pokręciło? No dobra. Okej, okay, jeszcze tu... O, bo tu już pan idzie, szybko. Tutaj będą płatki. Wyładujemy sobie płatki szybko. I one są za 6 dolarów. O, no to chyba najdrożej, co nie? Tak. No to okej, okay, to jestem się tutaj w tym w stanie zgodzić. Czemu pan nie wszedł do sklepu? Ja tu kupiłem płatki specjalnie dla pana. O, super, pan po prostu z biura to weźmie chlebek na lunch. Czy nie? Makaron, o, będzie spaghetti. Dobra, pyk kartą, no wiadomo, biznesmen. 3 dolarki, dobra, i do widzenia. Do widzenia. A ty chamie jeden. Ja mu to mówię, ten nie ma chyba to w ogóle. Ci ludzie ani me, ani be, ani pocałuj mnie w dół, no nic po prostu, no. Co za ludzie, dolara, proszę bardzo. W ogóle szkoda, że nie ma 2 dolarów. Jak w Polsce 2 ziko. Tylko jest dolar i 5, bo czasem powiem wam, trzeba się nieźle namachać, żeby tam wydać, przypuśćmy, no nie wiem, 4 dolary, bo no nie ma po 2, trudno. Halo, jakiś kolejny klient? W ogóle mamy już drugi poziom, wow, super. Może nawet zarobimy jeszcze hajs na kolejne licencje. O, płatki idą w ruch, superancko, 6 dolców. Proszę bardzo. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, odcinków będzie więcej. Jeśli tylko będziecie sobie tego życzyli. Okej, okay, masz tutaj coś, musimy uzupełnić na razie. Tak, chleb jest, mąki mam w brud. Oleju tak samo nikt nie bierze. Makaron też jest, ale się kończy. Tak, o! Chleb się kończy. Pani ile nabrała, dobra. 13 dolarów. Myślę, że możemy sobie powoli chyba zamówić chlebek, bo... No bo się kończy, szczerze mówiąc. Jeszcze pan weźmie też chyba chlebek, co nie? Weźmie pastę. Nawet dwie pasty. Wow. To musimy zrobić sobie za chwilę kolejne zakupy. 10,50. Tak, żeby ludzie nie narzekali, że czegoś nie ma. No panie, no nawet nie jestem w stanie wstać z tej kasy, bo co chwilę ktoś coś chce. Dobra. I tak, zamówimy sobie, bo się kończy to oraz kończy się to na pewno, ale to na razie jeszcze nie będziemy tego brać. Może coś się znowu za chwilę skończy. 7,50. Bardzo. Cukier też bardzo malutko. Myślę, że możemy domówić bez problemu. Dobra.
Domówimy sobie. Mamy już w ogóle 100 była, wow. Ale teraz lecimy. Olejek. 9 dolarów. Dobra, ja już idę po pakunki. I włożymy sobie tak, dołożymy sobie trochę susu. I dołożymy, może będzie na półce obok. Nie widzę przeszkód, żeby to było obok. Tu mamy chlebek. Fajnie, że są te takie obrazki, to przynajmniej wiemy, co niesiemy. Chlebek sobie damy tutaj i to będzie taka cała półka chlebowa. O, w ten sposób. I tutaj mamy makaronik. Makaronik sobie damy na dół. I w sumie możemy to na razie odłożyć tutaj, no czemu by nie. Proszę bardzo, kartą, najlepiej się płaci kartą, także polecam tylko kartą. Pyk, hajsik, 10 dolarów, proszę bardzo. Dobra, na razie mega dobrze idzie. Mamy godzinę 15, tak. Mamy godzinę 15, chciałem powiedzieć 13, bo jest 3, ale nieważne. Mamy godzinę 15 i mamy naprawdę już stóweczkę. Już jest kolejna stóweczka, mimo że zamówiłem dosyć sporo rzeczy już. Dobra, kartą 3,50. Okej. Dobra, 3,50. Tam mamy cukier, wszystko na razie jest. Chlebek jest też sporo. Dolara. Okej, olej jest, makaron jest, dobrze. Pyk, pyk, pyk. 3 dolary. Na razie nie ma takiego szału, nie? Na razie jest tak spokojnie, ale później, gdy będzie tych półek dużo więcej i będzie też dużo więcej klientów, to powiem wam, będzie ciekawie. Mamy w ogóle do osiągnięcia kolejny achievement, powiedzmy, czyli kupienie kolejnej licencji. Także musimy, moi drodzy, zdobyć 200 dolarów. Wydaje mi się, że jestem to w stanie ogarnąć. Czy ja mam turn on the line? No wiem, że tutaj się kliko. Spokojnie, wiem, już to robiłem dzisiaj. Znaczy wczoraj, w sensie w dniu wczorajszym. W grze. 5 dolarów, proszę bardzo. Pani co tam na co tam pani nabrała? Łomatko jedyną. 41. W ogóle jakaś fajna kupka tych, tutaj tych pieniędzy robi, zobaczcie. Jaka fajna kupeczka się robi. Ale będzie miała noszenie teraz. O, już się zrobiło tyle ciemno. Zapalimy. Dobra, widzę, najbardziej chyba schodzi makaron. No to jest w sumie się nie dziwię. Zaleję sosem i już elegancko. O, i teraz by się przydało 2. No ale nie ma. Trudno się mówi. Musimy to w ten sposób sobie zrobić. Myślę, że nawet nie będziemy chyba dzisiaj nic zamawiać. Wydaje mi się, że powinno wystarczyć, szczerze mówiąc. Trochę szkoda. Nie, w sumie to nie szkoda. Za chwilę coś muszę jeszcze sprawdzić, tylko niech ten gościu kupi. To będę miał z głowy tego gościa. Ło, ile nakupił? 22 dolary. Dobra. Czy jak sobie wyłożę wszystko tutaj, to czy mogę do tego coś innego włożyć, przypuśćmy to? Mogę, super. To sobie mogę to przenieść, żeby było na jednym regale. O, także takie pudełko wydaje mi się warto mieć gdzieś obok. Dobra, tutaj też widzę fajne zakupy na wieczór. Okej, 2 oleje, to tam, co pan będzie to pił? 9 dolców, dobra. Ojdź. Tak się wydaje jakoś mega ciemno w tym sklepie, co nie? Takie mam wrażenie. Może kupimy sobie kolejną lampkę, na przykład. Produkty, nie, tutaj. Lampka. Proszę bardzo, mega droga lampka, ale niech będzie, kupimy sobie, czemu by nie? 2 cukry, karton, 10 dolarów, superancko. Czokapiki kupione. O, i teraz widzicie, i teraz znowu nie ma dwójki. Trzeba się namachać znowu. Dobra, idę po. O, i mamy już koniec dnia, ale sobie jeszcze zamontuję lampkę. Nad kasą, tak może po środku mniej więcej. Kurde, gdzie tu jest jakiś środek? Tu? O, no nie. Tu, o, żeby było tak nad kasą. Chyba lepiej jest. Co się pani dzieje z włosami? Czy to od tej lampy? Przepraszam, nie chciałem. To pani już sobie niech idzie. Do widzenia. Do widzenia jednak. O, ale nakupiłeś słodyczy, matko jedyna. Cukier i te, i płatki. Dobra. Mamy, moi drodzy, prawie 200 dolców. I możemy, moi drodzy, zakończyć dzień tego. O, nawet mogę to z tej strony. Super. Zakończyć dzień. Ile zarobiliśmy? Więcej czy mniej?
dużo więcej, dwa razy więcej. Ej, no elegancja Francja. Okej, kolejny dzień i mamy, moi drodzy, informację, że olej poszedł w dół, chleb poszedł w dół i coś w górę, ale już nie zdążyłem przeczytać, także sprawdźmy. 3,64. Myślę, że może zostać ta cena. Olej jak tam poszedł w dół bardzo. No to tak, to możemy sobie dać, przypuśćmy, na 4 na przykład. Tutaj mamy, o, to poszło w górę. Także damy sobie na 3,50 w ten sposób. I czy ja mogę coś tutaj jeszcze domówić? Czy coś brakuje? Na razie nie, na razie jest spoko. Także otwieramy tą lodziarnię i zapraszam. Zapraszam. Jeszcze nikt nie idzie. Ja w ogóle ciekawe, skąd ci ludzie się biorą, nie? Czy oni się gdzieś tutaj respią za rogiem? Czy tak se dookoła mapy chodzą? To by było chyba całkiem spoko. W ogóle to jest całkiem taki otwarty świat, bo możemy iść bardzo daleko od tego sklepu. Nawet nam nic nie rozkradną. Mamy nawet informację, kiedy można, a kiedy nie można parkować. Ej, to jest całkiem przyjemne. Znaczy, no trochę mała jest ta mieścinka, bo tutaj się widzę, drogi kończą, nie możemy nigdzie dalej wyjechać, chyba. No właśnie. Zabudowali drogę budynkiem. No trudno. O, ale widzę, że dźwięk, no jest bardzo donośny. Okej, już lecimy. Chyba tutaj, nie? Tak. Mamy ten kanał. Już wiem, czemu to jest, żeby wiedzieć, gdzie jest ta ulica. No, w sumie to nie jest takie głupie. Sorry, byłem siku, witam. Pyk, pyk, pyk. Kartą $14. Okej. I moi drodzy, jeszcze myślę jedna, dwie osoby, może trzy. I będzie albo w sumie tylko jedna osoba. No. I kupimy, moi drodzy, licencję. Super. Ale wolę poczekać, no, dlatego że gdy kupimy tą licencję, to oni od razu już będą chcieli te produkty. Jakby nawet jak nie będą jeszcze kupione, ani nie będą tam stały, to już będą je chcieli, więc ja sobie jeszcze trochę hajsu uzbieram, żeby to wszystko zakupić. Czy panie nie jest gorąco w tym płaszczu? Chyba jest ciepło w miarę, co nie? Tak widać. Chyba jest lato raczej. Dwie mąki. $0. Okej, okay. I widzę, że ło, nie ma. Matko jedyno. Nie ma tego. Nie, mąka sobie też się kończy. Zamówimy. Chleb jeszcze jest. No olej to też by wypadało, co nie? No skoro już zamawiam, to czemu by nie? Witam pana. Dobra, $0. Chleb póki co jest. A kupiłem... nie kupiłem. Oj, czy nie ten klawisz? Kupimy to jeszcze. Patrzcie, ile pieniędzy to mnie kosztuje, matko jedyna. Ale dobra, także widzicie, no póki co nie ma co kupywać tej licencji, gdy ma się tak hajsu na styk, bo braknie towaru ogólnego i jesteście, moi drodzy, no głęboko w części ciała, bo już nie macie za co kupić tych produktów, co potrzeba, no najbardziej, nie? Tych, co mieliście przed chwilą, a już nie ma. Tu mamy susu, damy tutaj trochę susu. Pyk, pyk, pyk i mi kurde jeden został, no. To będzie obok. Dobra, będzie trochę taka przearanżowany ten sklep. Znowu półki w innym miejscu, co chwilę, no jak w Biedronce. A tu już nie mogę, tu już jest full. To będzie w takim razie nad olejem. Chwila, moment, nie widzi pan, że jestem zarobiony cały czas. Tu, 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 tu. Dobra, to sobie możemy odłożyć. Tam jedną mąkę. I czokapiki damy sobie na półkę obok. Tutaj, żeby był lepszy dostęp. Trochę niżej niż było wcześniej. I to do wywalenia. Dobra, witam pana, co pan kupił? Pastę i olej. 2,50, dobra. Proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. Dolar, okej. Okay. I pani każdy gotówką, no. Okej, okay. Ale możemy kupić licencję. Ale poczekam. Poczekam, żeby mieć na plusie tak jeszcze. Ja wiem, te $40, może 50, żeby kupić też te od razu lepsze produkty, co będą dostępne. Mamy miejsce na półkach. Można by te półki trochę w sumie ściaśnić. Dam sobie troszkę bliżej, na przykład tutaj. Pyk. Żeby nie był tak oddalony od siebie. Dobra. O, kartą, super. Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia. Powiem wam... Okej, okay. Całkiem fajna jest ta gra. Ona jeszcze jest w wersji 0.1.1.1. Ciekawy jestem,
co będzie, jak wyjdzie taka już pełnoprawna gierka. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę coś mega, mega fajnego, gdy, nie wiem, będzie można malować ściany, lepsze drzwi jakieś kupić, no nie wiem, kasy może samoobsługowe byłyby też spoko, jakieś, nie wiem, lepsze okna, billboardy, nazwę sklepu sobie tam po swojemu zmienić, dopasować, to by było też całkiem fajne, wydaje mi się. Łotynek jest, zrobił zakupy, chyba największe zakupy. $30, dobra. Mamy hajs, kupujemy, moi drodzy, licencję, nie ma się tutaj co gryźć. Gdzie jest ta licencja? Tu jest licencja. I tylko jeszcze musimy sobie uzbrać hajs na lodówkę. No, bo nie będzie lodówki, ale myślę, że no te podstawowe produkty możemy już kupić w sumie, czemu by nie? Dobra, dawaj. Pyk. I mamy teraz nowe rzeczy do zakupu. Proszę bardzo, mamy wodę, mamy ser, tylko to potrzeba właśnie lodówki. Ale kawa nie potrzebuje lodówki. Nie potrzebuje też tutaj herbata czarna. Potrzebuje mleko i jaja, więc te dwa możemy sobie za chwilę zamówić, jak tylko będzie hajs troszkę większy. Dobra, 50 centów. Trochę jest ciemno, ale ja tam widzę, ile oszukuję, hehe. Cyk, cyk. No nie było, pasty nie ma? A, bo ten pan wykupił, hehe. Dobra, pasty nie ma, ale to ja chyba tutaj, nie, to ja miałem mąkę. O matko. Dobra, no trudno, no nie ma, no bywa, no co ja ci poradzę. Ojcz, co ja ci poradzę, no nie ma, no to nie ma, no będzie jutro. Będzie jutro. Będzie dostawa jutro pełną gębą wszystkiego. Także zapraszamy jutro, no kawy nie ma, no widzicie to? Ledwo kupiłem licencję, a oni już się prują, że nie ma tego i tamtego. Godzina jest w pół do ósmej, także wydaje mi się, że nie ma co kupować. To co jest, trzeba sprzedać i kupimy dopiero jutro nowe rzeczy. Jak sobie zarobimy trochę hajsu, może nawet będziemy je na jakąś lodówkę stać jutro. Wydaje mi się, że bez problemu, bo będą narzekali, że nie ma jajek dostępnych, że nie ma wody. Masz wodę w kranie. Dobra. No o, już. Już, nie ma wody. Ciadu jeden. Dobra, tutaj też karton 11,50. I za sera nie ma. Sera to masz spod na... Nieważne skąd. Pani jeszcze, dobra, bo za chwilę zamykamy. Także szybko. Olej i tyle. Olej i tyle. I jeszcze płatki, dobra. I co jeszcze? Jeszcze chleb, nie, mąka, dobra. Cztery, o. Dwa oleje. Dobra, zamykamy już, ej, już jest po dziewiątej. Tak zawsze jest. Się taki wpierdzieli i później hehe. I później go obsługuj. A karton, dobra. 17,50. Halo, proszę pani, jest po dziewiątej grubo. No nie. No tak nie może być, no. Nie widzę, że już chcę zamykać, że ja już chcę umyć podłogę. O, to by było też fajne. Gdyby się dało jeszcze umyć podłogę, żeby było czysto, bo będą wtedy narzekali, że jest brudno czy coś. To by było też całkiem git. Czemu te pojazdy mają silnik ciągnika, takie luksusowe? Jowa. Pojechała Jowa. Panie, co jest? Ej. Ale spoko, bo możemy już dzień zakończyć, ale w sumie kolejny hajsik jeszcze będzie. Czemu by nie? Witam pana. O, $14 drogą nie chodzi. Ciekawy jestem, ile ja mogę tak jeszcze, tak jeszcze być otwartym. Chyba tu już nikt nie przyjdzie, co nie? Chyba nie. Dobra, także zamykamy tą lodziarnię. I co my tu mamy? No, nie zarobiłem dużo, ale kupiłem licencję i sporo towarów, także też nie jest źle. Naprawdę, dobra. Moi drodzy, $220. To akurat by mi starczyło na lodówkę, ale no nie chcę tyle hajsu wydawać póki co. Także zabawiamy to, co mamy. Tylko jeszcze do tego musimy sobie domówić tak, no chyba wszystko w sumie, bo nie ma płatków. No tak, musimy kupić wszystko, dobra. Czyli nie ma tego. Nie ma... Kupiłem, zamawiałem sus. Nie, chyba nie. Niech ten klawisz. To i to. Akurat cały hajs pójdzie na to, no ale trudno. O, ułożyli mi wieżę Babel, krzywą wieżę w części ciała pewnej. Może by tutaj przearanżować teraz, albo nie. Trzeba w sumie. Tu będzie mąka.
Dobra, a pani może by pomogła, a nie tak sobie przechodzi. Co za ludzie, nic nie pomogą. Tu sobie odłożymy czokapiki. To jest w ogóle bardzo podobne do tych czokapików, co nie? Nawet na górze ten taki pasek różowy coś mi mega przypomina. Ciekawy jestem, to sobie na razie może odłożę, żeby nie marnować półek. Czy kiedyś będą jakieś takie prawdziwe nazwy produktów, nie? Wydaje mi się, że raczej nie, że nie będzie takiej licencji. Chyba, że to jest w ogóle na licencji, jakby... To by było ciekawe. Dołożymy trochę susu, żeby było O, to sobie na razie odłożę. I to jest też fajne, że możemy karton położyć na kartonie. To jest też mega, mega sztosik. Chlebek dołożymy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, sobie go na razie tu odstawimy. I powoli robimy z tego Biedronkę, czyli syf totalny. Tylko brakuje jeszcze palet, żeby tutaj leżały. Tu sobie odłożymy makaroni. O, akurat cały ładnie wszedł. Dobra, tu mamy nowości, herbatka. Kurde, będę mole, patrz jaka herbatka. Proszę, herbatka cała weszła. Dobra. Mamy tutaj kawunię. Superancko, także dwie nowe rzeczy. I tu mamy olej. Olej damy. A tu mamy olej, ale możemy dołożyć, żeby było półki aż się uginały od towaru. No, no. Okej. Okay. Możemy już otworzyć sklep. I ceny jeszcze musimy sobie ustalić. Tu będzie. Ło, matko! Damy to za 11 dolarów. Kawę damy sobie za 6. Czy tam. No, herbatę damy sobie za 6. Niech będzie i chyba mamy wszystko póki co ustalone, tak? Czy o czymś zapomniałem? Chyba wszystko jest. Chleb, mąka, pasta, olej, susu, czokapiki. To jest w ogóle, ej, to jest marka jeden do jednego jakiejś kawy. Chyba. Naprawdę, kojarzę to logo. Serio. Tak samo tą herbatę. O, Kujawski jest nawet. O, witam pana. O, Kujawski i cukier, super. 9 dolarów. Mam mleka. To idę do żony i sobie weź mleko. Dobra, ale to za chwilę będzie. Chyba, żeby wziąć pożyczkę. A czy jest sens? Może w sumie zarobimy. No, jak ktoś weźmie kawę, to naprawdę zarobimy sporo pieniędzy. To jest akurat prawda. Czy w ogóle jakieś ceny mi poskoczyły w ogóle, czy nie? Tu jest za 6, bo nie zwróciłem uwagi. Tu jest za 4, chyba nie, chyba jest git, dobra. Dwa oleje, karta, 8 dolców. Czemu ta gra w ogóle nie ma jajek? To idę do męża, byś miała jajek. Czemu tutaj w tej grze w ogóle nie ma żadnego jakiegoś radia, żebym się włączył? Byłoby trochę przyjemniej w sumie. Nie wiem, czy jakiejś muzyki tak poza tym nie dodam. Żeby coś tam brzękało jednak. Dolar, okej, okay, bo trochę jest, szczerze mówiąc, tak no... No tak cicho, nie? Tylko te ciągniki słychać za oknem. A mogę drzwi zamknąć, by było też te spoko. Żeby tego nie było słychać. Ha, pan w ogóle gdzieś mi na chwilę zniknął. O kurde, jaki bogol. Ja cię kręcę, chłop 36 dolców zapłacił. Wody nie ma, masz wodę w kranie. Ło matko ty, ale kawy idą. Zaraz będę musiał domówić. Serio. Bo kawy bardzo się mało mieszczą. Bo tylko po 8. Tu jest dużo więcej herbaty. Oleju tak samo się fajnie mieści. Tutaj też tego chleba, bo aż po... aż trzy rzędy mamy. Nie wiem czemu tak mało tej... no, tej kawy jest, bo kawa tylko po 8 chyba, nie? Się mieści. Cyk, 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 o, herbatkę sobie wziął. Będzie w pracy herbatka. 15 dolarów, dobra. Witam pana agenta. Agent IQ 007, witam pana. 6, oj, przynajmniej nie narzekam, że tam czegoś nie ma. Do wydania dolar. Oni też widzę, nie narzekała, także jest git. Okej, czy czegoś mi brakuje? Oczywiście oprócz piątej klepki. Nie, chyba jest git. Jest w miarę spoko. O, kawa. Do kawy. O, do kawy tosty będą. Widzę u pana. Spoko. Wody nie. Dobra, za chwilę, moi drodzy, wydaje mi się, że będziemy w stanie zakupić sobie tą lodówkę, którą postawimy sobie, myślę, tutaj. To jest takie chyba w miarę spoko miejsce.
żeby wejść i od razu, wiecie, mamy napoje chłodne, czyli mleko i wodę. 20, o matko! 27,50, ale panie, musiałem wydać, no. Odliczoną lodówkę proszę mieć następnym razem. Dobra, za chwilę kupimy sobie tą lodóweczkę. Dodamy sobie to, co tu już pobrali, żeby tych pudełek nie było, takich nieładnych. Olej też sobie myślę możemy uzupełnić, ale na razie też cały widzę nie wyszedł. Dobra, czokapiki sobie uzupełnimy, to sobie jeszcze na szybko wywalę. Czy ten kosz może być trochę bliżej, czy ja z tego mogę przenieść, nie wiem, tutaj na przykład? Może by było bliżej. Chlebek, gotóweczka, dolar, proszę bardzo, jakby tyle trwały zakupy. To się tak się kasowało szybko, to by było mega fajnie. Okej, okay, wody nie ma, dobra, rozumieć. Rozumieć, że nie ma wody, ja nie mogę, dobra, ale za chwilę myślę, że będę mógł sobie to kupić. Ten takim powolnym krokiem wszedł, ten też. O, to będą zakupy. Kawa, jedna kawa. Jedna kawa, coraz bliżej do tego, żeby mieć te, żeby mieć lodówkę, a karton. 22,50. Nie 80. A nie mogę, kurde, beremol. A mogę mu mniej wydać, na przykład? 21? Czy 21,50 mogę mu tyle wydać? Nie mogę. Nie można w tej grze oszukiwać. To jest w ogóle nierealistyczne. Co to za symulator? Okej. Okay. Dwa susu. Zadyszkę i już mam hajs. Nawet troszkę więcej, ponad. Dobra, 15,50. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Chyba czegoś mi już brakuje. Znowu na półce. Bo już wykupili. Łohohoho, panie, jakie zakupki. 38 dolców. Elegancko, dobra. Kupujemy tak, to sobie zapalamy. Kupujemy lodóweczkę. Dodajemy. I tak, brakuje kawy, to sobie też od razu zamówię wszystko w jednym. Brakuje kawy. Brakuje, no pastę możemy sobie też domówić. Od razu jak będzie lodówka, to sobie zamówimy też wodę. I w sumie tyle, bo już mnie za bardzo nie stać chyba. Co tu jeszcze mogę kupić? Mleko. Będzie git? Idealnie zapłacę, super. No nie, czemu ta dostawa taka droga musi być, no? No to nie będzie mleka, no trudno się mówi, dobra. Sobie jeszcze pana obsłużymy. W sumie mogłem poczekać, a już nieważne, dobra. Nieważne. Dawaj, jaka paka. Dobra, sobie tu możemy kółeczkiem ładnie to obrócić i postawimy tutaj lodóweczkę. Od razu. Kawusia, o akurat zakupiłem nową, to będzie... Ojdź. To akurat będzie idealnie. Mamy wodę. Postawimy sobie ją na górze oraz tutaj na dole. Dobra, cena... A damy za 3 w promocji, he. Dobra, i tu mamy jeszcze makaronik. Chyba tutaj się widzę kończy. Dobra. A czy ja tutaj nie miałem gdzieś makaronu? Chyba nie, ojdź, to chyba zamówiłem 2 razy. Albo nie. W sumie, chyba nie. Tego chyba nie brałem. Susu. Dobra, 0 do wydania, ale tak się płaci. O, ten już wodę wziął. Bardzo dobrze, 35, łomatko. 35, okej. A, nie ma mąki. O, trzeba kupić. Mąki gdzieś nie miałem? Nie miałem. Kurde, a ja tam chyba było w pudełku tamtym. Chyba brałem mąkę, czy mi się wydaje. Serio, nie wiem. Karton 21. Dobra, zamykamy tą budę. A nie, to jest kawa. No dobra, no to kawa będzie tutaj. Pyk, 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 pyk. Dobra, to jest też do wywalenia. I możemy zakończyć dzień. Pyk. Zakończymy dzień i zarobek, no strata, ale kupiłem lodówkę, kupiłem dużo rzeczy, więc się w sumie nie dziwię. Dobra, ale kupimy sobie tak, teraz zakupimy sobie, znaczy na razie to sobie jeszcze wydam co mam, o, sobie ładnie półeczkę uzupełnię akurat, więc tego już nie będziemy musieli brać. Mamy tu jeszcze olej, to sobie tu półkę uzupełnimy na tyle ile mogę. Okej, okay, to jest puste i brakuje mi mąki. Brakuje mi, tak, sera mi brakuje mi jajek,
Brakuje mi mąki. Chlebek jest. Chlebek jeszcze jest. Cukier też jest. Czokapiki też są, więc chyba tyle. Tak mi się wydaje. Wziąłem mleko? Nie wziąłem mleka. Kurde, nie ten klawisz. Mleko jeszcze, dobra. Zamówimy sobie to. Super, tutaj będzie mleczko. Też dwie półeczki mleczka. Ojdź, i powiem wam, że mleko niech będzie w lodówce. Woda no, nie musi być w lodówce. Aż tyle. Sobie to spakujemy, dlatego że nie będę miał miejsca na ser. Bo mam jeszcze jajka i ser do włożenia do lodówki, a już nie będę miał miejsca. Kupimy sobie chyba jeszcze jedną tą lodówkę. Taką pojedynczą. O, tu mamy właśnie miejsce na jajeczka. Pyk, 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 pyk. A mogę do tego włożyć to? Nie, to jest za małe, dobra. Pyk, i tu będzie ser. Trochę nisko, ale trudno. Okej, okay, fajnie, trzy rządki po trzy, bardzo dobrze. I tu sobie jeszcze ustalimy też cenę na jajeczka. Ile? 4 dolce. Tak na oko. Mleko 2,50. Czemu mleko jest tańsze od wody? Chyba tak to nie działa. Nie wiem. Oraz ser za 3,50 niech mają. Dobra, nie będziemy aż tyle dawali na 4. Także chyba mamy tutaj wszystko poogarniane. Także moi drodzy, widzimy się na kolejnym odcinku. Jeśli oczywiście odcinków więcej chcecie, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Na razie, pa pa.